Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszne pesto z cukinii do makaronu. Skład na pesto znajdziecie Państwo na karteczce po prawej stronie oraz w opisie pod filmikiem. Dokładnie umytą cukinię kroję w plasterki. Czosnek drobno kroję. Teraz na rozgrzanym oleju na patelni podsmażam cukinię przez około 5 minut. Następnie dodaję czosnek, doprawiam i jeszcze smażę około 5 minut. Usmażoną odstawiam do wystudzenia. Wystudzoną cukinię przekładam do pojemnika blendera. Dodaję orzeszki, bazylię, ser i oliwę i rozdrabniam blenderem. Sprawdzam smak i jeżeli trzeba, to doprawiam. Do tak przygotowanego pesto wystarczy już tylko ugotować makaron i obiad jest gotowy. A jeżeli całego pesto nie wykorzystamy na raz, to możemy przyłożyć do słoiczka, zakręcić i wstawić do lodówki. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Pesto jest gotowe, życzę smacznego!